7:50 wybiła, a to oznacza, że czas na pierwszą rozmowę z naszym pierwszym gościem w poranku na antenie naszej stacji. Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Pani minister, jesteśmy po historycznym szczycie NATO na Litwie, czy jednak po prostu po szczycie, bo tutaj oceny tego wydarzenia są różne. Polska jak ocenia ten szczyt? Decyzje, deklaracje, obietnice w pani ocenie? Przede wszystkim mówimy o szczycie, w trakcie którego, czy przed którym doszło do decyzji o dołączeniu kolejnego państwa do tej organizacji, co już pokazuje, że szczyt stał się historyczny. Również zdominowane kwestie w dyskusji były przez toczącą się wojnę na Ukrainie, kwestie związane z bezpieczeństwem Europy, więc dzisiaj możemy mówić o niezwykle istotnym wydarzeniu, ale co ważne, o coraz większej jedności, coraz większej sile sojuszu, bo przecież zostały podjęte również decyzje, mówił o tym wczoraj prezydent Andrzej Duda, o szybkiej reakcji w przypadku ataku, szybszej niż wcześniej była zapisana. Więc widać, że państwa członkowskie sojuszu podchodzą bardzo poważnie do kwestii bezpieczeństwa, bardzo solidarnie w kontekście również wzmacniania państw, które są najbardziej narażone, i ta otwartość na nowych członków również pokazuje, że patrzę długofalowo w przyszłość, tak aby nie dopuszczać do potencjalnych większych zagrożeń w regionie, w którym znajduje się Polska. I tutaj zróbmy krótką przerwę, pani minister. Posłuchajmy w takim razie, co jeszcze wczoraj mówił sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Gwarancje, dokumenty, rady i spotkania są ważne, ale najpilniejsze jest dostarczenie Ukrainie broni. Ukraina jest bliżej NATO niż kiedykolwiek wcześniej. Państwa członkowskie zadeklarowały ponownie, że Ukraina zostanie przyjęta. Sojusznicy zgodzili się, żeby usunąć wymóg przejścia procedury MAP, czyli procedury planu na rzecz członkostwa. Kiedy wojna się skończy, musimy zapewnić odpowiednie gwarancje dla bezpieczeństwa Ukrainy, po to, żeby historia się nie powtórzyła. Cieszę się, że wielu sojuszników dzisiaj zgodziło się na zapewnienie długoterminowego wsparcia dla Ukraińców. Pani minister, oczywiście Polska brała udział w tym szczycie NATO. Prezydent Andrzej Duda też wcześniej jeszcze w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że Ukraina byłaby dzisiaj w innej sytuacji, gdyby nie decyzje sprzed kilkunastu lat na tych pozostałych szczytach, gdyby też nie blokowanie niektórych decyzji, na przykład takich jak przystąpienie Ukrainy do sojuszu NATO przez Angelę Merkel. Dzisiaj jest pełna mobilizacja, też kraje grupy G7 mówią o tym, że na tym szczycie padły te deklaracje, te konkretne decyzje o wzmacnianiu militarnym Ukrainy, ale chciałabym zapytać o pani ocenę pozycji Polski w sojuszu NATO dzisiaj. Jak nasz głos jest słyszany na podstawie tego ostatniego roku? Jak my budujemy swoją pozycję jako Polski w tym sojuszu? Czy Niemcy i Francja przysłuchują się dzisiaj bardziej temu, co my mamy do powiedzenia, co ma polska strona do powiedzenia? Myślę, że tutaj jest kilka aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, nasz rząd tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość pokazał, że ma trafne diagnozy co do sytuacji geopolitycznej, co do sytuacji w naszym regionie, ale w całej Europie, i że wcześniej wysuwane przeciwko nam ataki, że jesteśmy antyrosyjscy, że mamy jakąś fobię, dzisiaj sytuacja pokazuje, że były atakami, powiem bardzo delikatnie, nietrafionymi, choć można byłoby się pewnie doszukiwać tam zupełnie innej inspiracji. Fakt, jak zachowaliśmy się w momencie, kiedy Rosja w zeszłym roku napadła na Ukrainę, w jaki sposób zachował się premier naszego kraju, prezydent, rząd,
robiąc liczne spotkania i angażując inne państwa, przekonując do tego, że Ukraina musi natychmiast otrzymać wsparcie od państw jej najbliższych, ale i tego państwa najsilniejszego, mocarstwa Stanów Zjednoczonych, pokazuje też, że ten nasz głos wysłuchany zakończył się dużo większym wsparciem i utwierdzeniem tego również w trakcie dzisiejszego szczytu. Dlaczego mówię dużo większym? Dlatego, że cały czas mam w pamięci czas, kiedy w Polsce rządziło Platforma Obywatelska i PSL i przecież Rosja, Putin wcześniej już atakował inne kraje regionu, również atakował Ukrainę. I takiej reakcji ze strony ówczesnego polskiego rządu, takiego zaangażowania i przekonywania innych państw do tego, że należy wystąpić po stronie Ukrainy, bardziej zdecydowanie nie było. I myślę, że to, że dzisiaj Ukraina jest również postrzegana jako państwo, które należy wspierać, to oczywiście przede wszystkim jest jej wola obrony i determinacja do tego, aby się nie poddać. Ale myślę, że też bardzo duża zasługa jest w tym między innymi Polski, która w zupełnie inny sposób niż rząd Platformy Obywatelskiej reprezentowała kwestie bezpieczeństwa regionu i kwestie wsparcia Ukrainy. I tutaj w konsekwencji myślę, że nasza pozycja jako kraju, który bardzo racjonalnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa i do stabilizacji sił w regionie, pokazuje, że warto się liczyć z Polską i że trzeba się liczyć z głosem z Polski, bo to jest głos zawsze odpowiedzialny i kierujący się faktami, a nie emocjami. Pani minister, ale bezpieczeństwo rozpatrujemy też na kilku płaszczyznach. Bezpieczeństwo, obronność, kwestie militarne to jest też ta pierwsza, najważniejsza płaszczyzna, która buduje kwestie bezpieczeństwa w każdym państwie. Ale bezpieczeństwo, niezależność energetyczna to również jest bardzo mocna karta przetargowa dla każdego z krajów. I może w ten sposób zapytam. Dlaczego my dopiero dzisiaj tak jakby wracamy do rozmów na temat budowy elektrowni atomowej w Polsce? Czy ma pani takie poczucie, że te kilkanaście ostatnich lat mogło też inaczej wyglądać, jeśli chodzi o tę formę tego bezpieczeństwa energetycznego? Przede wszystkim wracamy do tematu budowy elektrowni jądrowej właśnie dlatego, że jest odpowiedzialny rząd, który myśli długodystansowo i chce zabezpieczyć Polaków w stabilne źródła energii, źródła dostępne również w sytuacjach potencjalnych kryzysów. Oczywiście, ale to można było zrobić przez ostatnie 20 lat, już dawno, czy nie? Oczywiście, pamiętajmy, że był nawet harmonogram stworzony budowy pierwszej polskiej elektrowni. Ten harmonogram, jeśli dobrze pamiętam, to właściwie żaden z punktów zapisanych nie został wykonany w terminie. Wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL, choć deklarowała, że będzie chciała tą elektrownię budować, tak naprawdę nie realizowała tego zadania. Dzisiaj z perspektywy czasu i w momencie, kiedy poznajemy coraz więcej dokumentów, które były wtedy i funkcjonowały pomiędzy różnymi państwami, w tym dokument, który był polskim dokumentem, ale rozważającym podłączenie naszego systemu pod elektrownię rosyjską, pokazuje, że być może deklaracje publicznie składane były tylko hasłami, które miały uspokajać Polaków, a faktyczne działania i faktyczne realizacje zmierzały zupełnie do innych kwestii. I jeśli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, bezpieczeństwie militarnym, bezpieczeństwie obronnym, bezpieczeństwie publicznym, trzeba sobie uświadomić, że w momencie, kiedy nasi poprzednicy wzięli odpowiedzialność za Polskę, to ich działania raczej zmierzały do tego, aby Polskę osłabiać i aby tego bezpieczeństwa nam nie zapewniać. Oczywiście kwestią do zapytania jest, czy to była wyłącznie naiwność, czy to było złe rozumienie i brak weryfikacji potencjalnych zagrożeń, czy też być może świadome działanie
w interesie krajów innych niż Polska. No właśnie, ale pani minister, to musimy tutaj zahaczyć też o serial dokumentalny Reset, w którym są ujawniane dokumenty. Pan profesor Cęckiewicz i redaktor Michał Rachoń pokazują dokumenty, pokazują politykę resetu dokonywaną przez Donalda Tuska w takim razie, bo właśnie temat elektrowni jądrowej toczy się od kiedy ja pamiętam. A tutaj są podpisywane, były podpisywane dokumenty, tak jak pani powiedziała, nic się nie wydarzyło i dopiero jakby wojna na Ukrainie musiała sprawić, że myśmy wrócili do tego tematu? No nie, tutaj zwracam uwagę, że nasz rząd właściwie od momentu, kiedy doszliśmy do władzy, to był rok 2016, wróciliśmy do kwestii prac nad elektrownią jądrową. Zostały złożone właściwe dokumenty. Dzisiaj one są analizowane z jednej strony środowiskowo przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prowadzone jest postępowanie transgraniczne, czyli rozwiewane są wątpliwości i odpowiedzi udzielone innym państwom w postępowaniu transgranicznym. Mamy już pierwsze protokoły potwierdzające zakończenie tych uzgodnień. Z drugiej strony została niedawno wydana decyzja zasadnicza, to jest decyzja, która formalnie potwierdza, że inwestycja w pierwszą polską elektrownię jądrową jest zgodna z interesem publicznym i że będzie zgodna z polityką energetyczną naszego kraju. Ten dokument daje nam możliwość ubiegania się o uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę. Więc tempo i realizacja zadań właściwie od momentu, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, jest właściwa i pomimo wskazania na początku, że ten harmonogram, który sobie założyliśmy, jest bardzo ambitny, to pokazujemy, że jest realny i wykonalny. Rozumiem, ale pani minister, a co oznacza ta decyzja zasadnicza, o której czytamy dzisiaj w Gazecie Polskiej, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska dało zielone światło do budowy pierwszej elektrowni, powstanie na Pomorzu, tym samym inwestycja realizowana jest przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe, jest pierwszym w Polsce projektem jądrowym, który otrzymał tak zwaną decyzję zasadniczą. Tak, to jest właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałam, że posiadanie tej decyzji to jest jakby potwierdzenie, że realizacja tej inwestycji jest realizacją strategicznego interesu naszego kraju i uprawnieniem do tego, aby uzyskać kolejne pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę. W momencie, ale to tak zwana pierwsza łopata zostanie wbita kiedy w ziemię? Bo to zawsze to pytanie się pojawia. No Polacy po prostu pytają, kiedy ruszy ta inwestycja fizycznie? Trudno mi teraz, bo nie chcę wrzucić teraz, kiedy będzie wbita pierwsza łopata. To jest trudno mi dzisiaj określić, jak to będzie wyglądało. Natomiast w momencie, kiedy zostanie wydana decyzja środowiskowa, będzie można przystąpić do realizacji dalszych działań. Tutaj jesteśmy już, tak jak mówiłam, po uzgodnieniach międzynarodowych i kończymy ten etap prac. Również wzywana jest spółka do ewentualnych uzupełnień i rozwiewania wątpliwości organu. Mamy również politykę energetyczną państwa i tam wskazane są konkretne terminy, kiedy zostanie oddany pierwszy blok, a później również kolejne, więc zgodnie z tym harmonogramem działamy. Pani minister, dobrze, to ja jeszcze zapytam w takim razie, bo zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie ubiegłego roku, 86% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Jak pani myśli, z czego wynika takie wysokie poparcie dla tych elektrowni? Myślę, że z dużo większej świadomości funkcjonowania całego sektora energetycznego w kontekście kryzysu, z którym mierzymy się od dłuższego czasu, w momencie, kiedy za naszą granicą toczy się pełnoskalowa wojna, kryzysu, z którym mierzy się cała Europa. Ta dyskusja na arenie międzynarodowej, ale również naszej wewnątrzkrajowej jest dużo głośniejsza i dużo bardziej merytoryczna. Poznajemy również miks energetyczny innych państw i wielu Polaków widzi, że te elektrownie funkcjonują w innych krajach, chociażby we Francji są dominującym źródłem energii i że jest to bezpieczne i stabilne źródło energii, więc
Myślę, że to jest najbardziej przekonujące dla Polaków, że wszelkie wyobrażenia czy strachy, które mogły się pojawiać ze strony różnego rodzaju lobbystów czy antylobbystów, jeśli chodzi o elektrownie jądrowe, były wyłącznie emocjonalnym szantażem, tak żeby nie realizować tych inwestycji. Jednocześnie widzimy, że w momencie, kiedy trwa wojna na Ukrainie, tam też funkcjonują elektrownie i że nawet w tak trudnych warunkach źródło prądu, źródło energii dla części przynajmniej obywateli tamtego państwa jest zapewnione. Jeszcze taka ciekawostka, pani minister, bo przejdziemy za chwilę do kolejnego tematu. 70% badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w okolicy ich miejsca zamieszkania. Ja odnosząc się do dyskusji na temat wiatraków, która toczyła się kilka miesięcy temu, zapytam, w jakiej odległości, właśnie w jakim miejscu od obszaru mieszkalnego taka elektrownia może powstać, bo zawsze się można spodziewać, że pojawi się zawsze grupa, która nie będzie chciała rozlokowania tej elektrowni. Myślę, że co do lokalizacji wiatraków przed 2015-16 rokiem, problemem było to, że one były stawiane z pominięciem głosu obywateli kraju, z pominięciem lokalnych społeczności i nawet często wbrew protestom zmieniano zapisy pod dyktando inwestorów, którzy często również za zmianę planu płacili duże pieniądze. I tutaj jakby ta nieczystość i brak przejrzystości działań był właściwie w moim przekonaniu największym zarzutem wobec tamtego działania i tych inwestycji. Tutaj w przypadku elektrowni jądrowej proces jest absolutnie transparentny. Każdy może wejść na stronę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i czytać informacje na bieżąco, bo one są aktualizowane i podawane do publicznej wiadomości. Wszelkie uwagi, wątpliwości, zapytania są rozwiewane również w kontekście dyskusji z innymi państwami i kolejne państwa potwierdzają, że nie wnoszą uwag do realizacji tej inwestycji. Natomiast działania Generalnej Dyrekcji w ocenie wpływu na środowisko, w ocenie również wpływu na społeczność lokalną, na człowieka, na zdrowie, będą wskazywały również, w jakim miejscu ta elektrownia może powstać i jakie działania minimalizujące czy inne powinny być wdrożone, aby ewentualne skutki czy utrudnienia dla funkcjonowania zostały ograniczone. I kropka. Pani minister, to jeszcze jedna ważna kwestia. Gdyby mogła pani wyjaśnić, doprecyzować, będą wyższe limity zużycia prądu bez podwyżki cen. Domyślam się, że to jest dobra informacja, ale druga dobra informacja, jak pisze dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna, jest taka, że opozycja zagłosuje za rządowym projektem również. Jest pani zaskoczona, że opozycja tak zagłosuje? Ostatnio opozycja zaczyna coraz częściej głosować w sposób zbliżony do Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, że wczoraj było głosowanie w Parlamencie Europejskim, gdzie również przedstawiciele Platformy Obywatelskiej głosowali dokładnie tak, jak sugerował polski rząd i jak posłowie, europosłowie z Prawa i Sprawiedliwości, odrzucając czy chcąc odrzucić szkodliwy projekt o odnowie zasobów przyrodniczych. Również tutaj te deklaracje myślę, że są podyktowane raczej zbliżającymi się wyborami niż... A może oni chcą do Zjednoczonej Prawicy tak naprawdę, pani minister? Ja myślę, że to nie jest kwestia nagłego zmądrzenia części opozycji, a raczej chłodnej kalkulacji, że dzisiaj Polacy szczególnie patrzą im na ręce, bo za chwilę będą decydować w wyborach, kto powinien obejmować rządy. Natomiast wracając do tych wyższych limitów, my w zeszłym roku w obliczu tej wojny na Ukrainie wdrożyliśmy działania, które miały ułatwić i troszkę pomóc Polakom w kontekście rosnących cen, w tym rosnących cen energii. Wtedy wprowadziliśmy przepisy, które wskazywały, że każde gospodarstwo domowe będzie miało zamrożoną energii na poziomie z roku 2022 w roku 2023 do poziomu 2000 kWh.
Rodziny z osobami niepełnosprawnymi miały te limity ciut wyższe, bo 2600, a posiadacze karty dużej rodziny i rolnicy nawet 3000 kWh. Dzisiaj te progi zostały jeszcze podniesione, czy będą podniesione. Dla gospodarstw domowych to będzie odpowiednio 3000 kWh, dla osób, czy dla rodzin z osobami z niepełnosprawnością to będzie 3600 i 4000 kWh dla rolników posiadaczy karty dużej rodziny. Oczywiście po przekroczeniu tego progu to nie znaczy, że nagle będziemy płacić już 100%, ale na pewno odpowiednio niżej, więc to jest to krok, aby znów ulżyć Polakom i aby te odczuwalne skutki kryzysu energetycznego w całej Europie były jak najbardziej zminimalizowane dla portfela Polaków. Bardzo dziękuję pani minister za to spotkanie. W takim razie rozumiem, że Polacy mogą dzisiaj być zadowoleni z tej decyzji, aczkolwiek wiadomo, że te rachunki, no one zawsze przynoszą jakiś tam poziom zdenerwowania, szczególnie za gaz. Pani się ze mną zgodzi, czy nie? Ja myślę, że każdy rachunek zawsze wywołuje taką myśl, co można byłoby zrobić, aby płacić mniej. Dlatego też między innymi zachęcamy do oszczędzania energii, bo to też będzie się przekładało na korzyści. My to również wdrożyliśmy, że w związku z tymi przepisami. Zachęcamy również do tego, aby w administracji publicznej prowadzić oszczędności. My jesteśmy nawet do tego zobowiązani ustawowo, ale tak jak pani redaktor powiedziała, zawsze te rachunki będą przez nas oczekiwane, aby były jak najniższe, stąd działania rządu, aby na te wymagania i oczekiwania Polaków odpowiadać właśnie w taki sposób, aby dążyć do jak najniższych kosztów ponoszonych przez Polaków. Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, była państwa i moim gościem. Dziękuję pani minister za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. A już za chwilę potrójne espresso, a tam oczywiście politycy, Iwona Kurowska, Prawo i Sprawiedliwość, Artur Łącki, Koalicja Obywatelska, na naszej antenie już niebawem. Do zobaczenia.